Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Przybywam do Was, słuchajcie, z filmikiem open boxem czegoś, co jest naprawdę ciężkie. Jest to ciężkie. Dostałam przesyłkę. Wiedziałam, że ją dostanę. To znaczy, dostałam to od Sylwii. Sylwię powinniście kojarzyć z kanału Italia Moim Okiem. Że Sylwuś, ja Ci serdecznie dziękuję w ogóle za wiadomość. Sylwia do mnie się odezwała, czy nie chciałabym czegoś, co ona już nie skorzysta i jakby co się u niej na przykład nie sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Czy ja bym to przygarnęła? Ja oczywiście przygarniam wszystko, co się komuś nie spodoba, bo dla kogoś czyjś bubel może się okazać moim ulubieńcem. Dobrze wiecie, że tak jest. Także serdecznie bardzo, bardzo, bardzo Ci, kochana, dziękuję. Także prosto z serducha podzieliła się ze mną, także doceniam każde małe rzeczy. To już jest taka moja druga przesyłka w sumie od Sylwii. Mam tutaj nożyczki, także pozwolimy sobie tutaj otworzyć. Jeszcze nic nie otwierałam. Także zrobimy sobie open boxa przesyłki od Sylwii. Ja oczywiście Was odsyłam na kanał Sylwii Italia Moim Okiem, ale Sylwię na pewno już znacie. Dobra, cieszę się, że mam adres. Bardzo się cieszę, że mam adres. Te pudełko w ogóle fajnie zapakowała, bardzo, bardzo pomysłowo, bo pudełka uwielbiam, więc na pewno mi się przyda. Wow, no i mamy dobroci. Mamy tu dobroci, miała być jedna rzecz. Miała być jedna rzecz i chyba się pytała o słodycz dla dzieci. O ile dobrze kojarzę, to powiedziałam, że moje dzieci lubią wszystko. Mamy tu list. Pozwólcie, że szybciutko przeczytam. Pisz, jeśli będziesz miała jakieś pytania. Ściskam cieplutko z Włoch, Sylwia. No, także zgodnie z obietnicą dostałam paletkę do konturowania. Tak, wysłałam przecież zdjęcie. Skleroza, o sklerozo. Pierwsze rzeczy to oczywiście słodkości. Bardzo proszę. Tudu! Mamy słodkości, mamy skittlesy, moje dzieci uwielbiają skittlesy, bardzo dziękuję. Mamy, słuchajcie, candy cane'y, bardzo mi się kojarzą strasznie, zwłaszcza ten kolor w ogóle, aż nie będę jeść, tylko gdzieś sobie zostawię jako ozdobę w pokoju, na pamiątkę po prostu. Także candy cane'y, słuchajcie, super, bardzo mi się miło kojarzą, candy cane. Mamy takie różne kolorki, także dam dzieciaczkom jakąś, wiecie, po jednym, po dwa, a tu będę na pewno chciała z jakieś dwa zostawić sobie na pamiątkę po prostu. Ten chyba i różowy zostawię na pamiątkę, a to dam dzieciom. Także serdeczne dziękuję. Super pomysł w ogóle, mega mi się kojarzy ze świętami, ale ogólnie kojarzy mi się to bardzo z moim kanałem. Nie wiem dlaczego. Także ogólnie candy cane, wata cukrowa mi się kojarzy z moim kanałem. Albo pączki. Mamy tu jakieś coś ładne, takie ozdobne. O Boże, Nutella, słuchajcie, nie wierzę, taka Nutella, oj to się mój synio ucieszy. Przyłapałam go dwa dni temu, jak Nutella stała w słoiczku u niego na biurku, a w środku była łyżeczka. Po co smarować na kanapkę, jak można jeść łyżką? Także będzie miał swoją Nutellę. Bardzo dziękuję, moje dzieci przypadają za Nutellą. U nas Nutella musi być zawsze, płatki i Nutella. Tak, także bardzo dziękuję, trafiłaś po prostu 200%, bardzo, bardzo dziękuję. No i mamy jakąś, sorry, włoską latte finissimo, nie chcę, cały czas coś tu robią i mnie zagłuszają. Mamy, słuchajcie, czy, teraz kod, ciocolato al latte finissimo. Nie umiem oczywiście czytać po włosku, ja sobie robię, także nie będę łamać języka. Jakieś czekoladki, dwie, także dla dzieciaczków. Na pewno sobie rąbeczek ułamię, bo jestem ciekawa smaku. Także jakieś takie włoskie czekoladki. Bardzo dziękuję, że będą mogli i będę mogła spróbować. Super, bardzo dziękuję. No i to jest to, co już jest tutaj za dużo. Słuchajcie, miała być paletka i to jest chyba ta paletka, to jest chyba to. Diego de la Palma Highlight and Blush Contour Palette. I jeden oval brush. Jest to taki, słuchajcie, zestaw. Ciekawe. I mamy tutaj takie opakowanie. Bardzo ładnie opakowane. W ogóle pierwszy raz widzę takie w takim dużym opakowaniu w ogóle coś do konturowania. Duże to pudełko. Tutaj mamy obrazek, jak wykonać sobie te konturowanie do różnego typu twarzy. Czyli tu jest okrągła twarz, tutaj jest kwadratowa. Nie wiem jaka to jest. Owalna jakaś taka chyba, czyli to będzie moja. I tu mamy triangular face, czyli taka, no,
trójkątna jakby twarz. To jest rodzaj mojej twarzy, więc tak będę wykonywać te konturowanie. Fajne. Czyli konturujemy brodę, żeby skrócić, bo mam za pociągłą twarz. Konturujemy boczki i czoło. A widzicie, czyli ja miałam okrągłe, a zawsze tutaj też sobie trochę dawałam, niepotrzebnie. Także będziemy konturować wedle obrazka. No i otwórzmy, bo jestem mega ciekawa. A, to tak stukało. Dobra, mamy tak zabezpieczony, słuchajcie, ten, podobny do primarkowego i tak samo się wygina jak primarkowe i super, cieszę się. Trochę inne włosie gdzieś tu miałam. Gdzieś wyrzuciłam chyba, w sensie gdzieś go mam. Tylko gdzie właśnie? Słuchajcie, nie mam tu mojego primarkowego. Bardzo fajne włosie, przynajmniej tak mi się wydaje. O, jakie delikatne. To chyba będzie fajna sprawa. Mega się cieszę, bo wiecie, że uwielbiałam tą szczoteczkę moją primarkową. Już ich nie sprzedaję, bardzo żałuję. Kupiłam chyba z 4 jakieś inne i niestety, ale te włosie połykało albo produkt, albo źle rozmazywało. Także mam nadzieję, że ta się fajnie sprawdzi. Będę przeszczęśliwa. No i mamy paletkę, czyli główna nasza wisienka, to jest takie fajnie tłoczone, jest tak fajnie wytłoczone to w ogóle, wypukłe jakby ta nazwa. No i co, otwiera, wow, no wygląda, mamy duże lusterko, więc super ekstra, bo możemy sobie fajnie tutaj, widzicie, tak korzystać, wszystko widać, elegancko. No i kolory wydaje mi się będą naprawdę moje, zobaczcie. Przepiękne. Sylwia jest raczej jaśniejszej karnacji ode mnie. Ma jaśniejszą cerę, pomimo iż mieszka we Włoszech, to tak mi się wydaje. Nawet jeżeli się opali, to ma inny kolor jakby opalenizny niż ja. U mnie jest to bardziej taki piczkowy, brązowy. Jeżeli chodzi o podkłady, to bardziej mam chyba takie brzoskwiniowe jakieś tony z lekkim różowawym tonem. Także zobaczymy. No, nie byłabym sobą, jakbym nie macnęła. One są kremowe. Już Wam pokażę. Wow. Biorę chusteczkę. Chusteczki sobie dokupiłam ostatnio. Teraz zobaczymy ten brązik. Wszystko jest kremowe, oby nie było za ciemne. Wygląda to ładnie, no zobaczcie. Wydaje mi się, że będzie idealne. To jest to chyba rozświetlenie. Tu mamy rozświetlacz. I też wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ładnym rozświetlaczem. Aga, nie znikaj. Nie teraz. Zobaczcie, jakie rozświetlenie. Kurde, te chusteczki zanim się... O, dzięki, spoko. Także zanim chyba je rozkręcę, to trochę im to zajmie. Zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Teraz właśnie ten taki róż, ale właśnie brzoskwiniowy. Uwielbiam taki brzoskwiniowy kolor. To jest coś pode mnie. Powinnam wyglądać idealnie. To są idealne barwy dla mnie. No i kolejny róż, też bardzo ładny. Nie wiem, który będzie lepszy. Chyba ten. Tak wygląda paletka do konturowania. Wygląda naprawdę imponująco. Mam nadzieję, że tak samo będzie na twarzy. Mam ochotę już sobie tutaj pomacać, ale nie mam teraz czasu na to, żeby się nią bawić, więc przyjdę do Was z oddzielnym testem tej paletki, ale póki co jestem przeszczęśliwa, bo bardzo mi się podoba kolorystyka. Ona mi nawet, powiem Wam szczerze, przypomina, poczekajcie, barwami oczywiście, bo to jest kremowa konsystencja. Ja mam tutaj pudrową. Zobaczcie, czy to nie jest podobna kolorystyka. I to jest moja ukochana paletka, także zobaczcie na to. No wiadomo, że się minimalnie różnią, ale tu mamy rozświetlacz. U góry macie, nie mogę teraz dotknąć palcem, ale macie, no może tak jakoś to pokażę. Nie, może mi się uda. Zaraz się upaćkam cała. Moja zgrabność po prostu nie zna granic. Zaraz coś tu porobię. Czekajcie, bo chcę Wam to jakoś tak namacalnie pokazać, żeby się nie ubrudzić. Aga, dasz radę. Zobaczcie. Mamy tutaj rozświetlenie. Tu mamy jedno rozświetlenie, drugie rozświetlenie. Ten róż z tymi różami mniej więcej jest podobna kolorystyka. I ten brąz, i tutaj też mamy ten brąz. Bardzo, bardzo naprawdę podobna jest kolorystyka tych dwóch paletek. Obie mają podobne jakby tony. Takie ciepłe. Ja się bardzo cieszę, bo Smashboxowa paletka jest moją ukochaną i coś czuję, że tutaj to będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Także na pewno przyjdę z testem, czy się nie uwaliłam. Nie. Bardzo się cieszę, no po prostu... Widzicie, to jest to, co mówię, że czasami dla kogoś coś, co jest bublem, dla innej osoby może być jego ulubieńcem. Także bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję. Tak, dla Waszej wiadomości, jeżeli jesteście z Włoch, to kremowa paletka per
Ilviso Face Compact Creams 48. Ona ma numerek jakiś 48 i nazywa się tak. Także Diego Dalla Palma nie znam. Jak mieszkacie we Włoszech, to dajcie znać, czy ktoś już z Was używał. No i mamy tutaj jeszcze książeczkę. Książeczkę, która pokazuje idealnie elongated face, czyli to jest moja twarz podciągła. Tak, to jest moje konturowanie. Czyli będziemy używać, zobaczcie, tutaj macie w ogóle rozrysowane, jak konturować tą paletką twarz. Świetna, świetna sprawa. Ja bardzo lubię takie ułatwienia, bo jeżeli ktoś zaczyna przygodę lub w ogóle jest jakimś amatorem w makijażach, to takie coś po prostu ułatwia bardzo pracę. No i mamy tutaj pokazane. A, i jeszcze nos. I skrzydełka nosa. Nie zauważyłam na tamtym mniejszym zdjęciu. Tak będziemy się konturować. Także super. Fajny zestaw. Nie wiem, jak cenowo wygląda on właśnie we Włoszech, ale możecie sobie sprawdzić. A jak zrobimy test, to będziecie mogły się przekonać, czy jest godny uwagi, czy nie. Ja mam takie przeczucie, słuchajcie, chowam sobie to wszystko tu. Mam przeczucie, że to będzie moja ulubiona paletka do konturowania zaraz tuż po Smashboxowej. Także bardzo Sylwia dziękuję, jeżeli mnie oglądasz, to serdecznie Ci dziękuję, po prostu nie mogę się doczekać, żeby już tutaj pomaczać paluchy. No i oczywiście Sylwia nie byłaby pewnie sobą, jakby mi coś nie dorzuciła. Nie dość, że jest przepiękna kosmetyczka, słuchajcie, ja cierpię na braki kosmetyczkowe. Więcej mam w domu pudełek niż kosmetyczek, aczkolwiek jedna tutaj gdzieś leży, tą co miałam w Hiszpanii. Także kosmetyczek nigdy za wiele. Bardzo dziękuję, przyda się na 1000%. Wow, wow, wiła, wiła. I jeszcze tutaj mamy dobroci. Wow. Wow, wow, wiła. O nie, jeszcze coś zobaczyłam. O Jesus. Patrzcie, pokazuję Wam. Nie mogę. Dobra, najpierw pokażę Wam to, co przykuło moją uwagę. Miałam chyba jeden jakiś z tego różowy. Nie mogę go znaleźć. Ja nie wiem, czy miałam i gdzieś go zgubiłam, czy po prostu komuś użyczyłam. Nie mogę skojarzyć, ale miałam jeden. Kiedyś kupiłam w Hiszpanii albo zostawiłam w Hiszpanii. Błyszczyki. Podobno rewelka, rewelka, rewelka. Cieszą się sporym uznaniem. I powodzeniem. Essence, przepiękne kolory, totalnie moje. W ogóle trafiłaś, Sylwia, po prostu w dychę, nawet w jedenastkę. Gdybym miała wybierać, to pewnie wybrałabym dokładnie te same. I mamy tutaj Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Jak widzicie, ja dzisiaj też mam coś bardzo podobnego, jeżeli chodzi o wykończenie. A mam na ustach, gdzie Ty jesteś? Ja się tu dzisiaj nie odnajdę, słuchajcie. Kiedyś Cię znajdę. Jesteś. Jesteś. Mam na ustach Clarins i to jest właśnie ten 06 Rosewood. Uwielbiam te wykończenie, jest bardzo nudziakowe, bardzo naturalne i codzienne. Uwielbiam i przypuszczam, że to będzie mniej więcej te wykończenie, aż mam ochotę sobie pojechać po ustach. Serio. Zmazuję mojego Clarins. Zmazuję, bo mam ochotę po prostu to sprawdzić, czy to będzie faktycznie identyczne wykończenie. Tak mi się wydaje, aczkolwiek tamto jest bardziej w nude, a tu pewnie będzie bardziej w róż, ale będzie bardzo zbliżony chyba kolorem do mojego naturalnego pigmentu ust. No i sprawdźmy. Pachnie super. No, nie mówiłam. Bardziej w róż mój jest bardziej w nude. Oj tak, Aga, to będą... To jest coś, co Aga uwielbia. O, i taki złotawy, jakiś też taki nudziakowy, też ładne wykończenie. Bardzo Ci dziękuję. O tych produktach właśnie się nasłuchałam ostatnio sporo na Insta, że to są ulubieńcy. No i u mnie też tak będzie. Uwielbiam takie wykończenie. To jestem ja, to jest mój makijaż, to są moje usta. W 200% chowam je na razie jeszcze tu do kosmetyczki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Po prostu oszalałaś, miałam dostać tylko paletkę, a jak zwykle dostałam masę. Debora, słyszałam o tym, nie miałam chyba z tego nic, 24 ore, czyli chyba godziny, Instant Maxi Volume. Chyba ore, to nie chcę zgadywać. Long Lasting Instant Maxi Volume Mascara. Jak wiecie, to ja robię rzęsy, ale bardzo ładne opakowanie, bardzo mi się podoba kształt. Bardzo mi się podoba design, fajna ta mascara, ale i tak będę z niej korzystać na dolne rzęsy i tyle. O, szczoteczkę ma normalną, to super. Nawet powiem Wam, że ją wykorzystam teraz. Wiecie, że mam moje... Cała ja? Wiecie, że mam zrobione rzęsy. Wiem, że powinnam poczekać, aż zaschnie, ale nie chcę mi się czekać. Mam zrobione rzęsy, ale już resztki, więc muszę je lekko podkręcać. Słuchajcie, no już tuszem, niestety. Super. Bardzo fajna szczoteczka.
Ciężko jest mi powiedzieć teraz, co ona robi i czy faktycznie gdzieś tam wydłuża, czy coś, bo, no bo mam te rzęsy, więc ciężko mi powiedzieć, bo to nie, jakby nie jadę po moich, tylko po tych, co mam robione, ale wykorzystam ją na dolne rzęsy. Nie wiem, czy dzisiaj, bo dzisiaj coś mi to jakoś nie idzie i nie wiem, dlaczego mam nawet plamę na tym. Maznęłam się w nos, a mam plamę na ekraniku telefonu. Czujecie to? Nie wiem, jak się to stało. Fajnie, wydaje mi się, że fajna szczoteczka. Poczekajcie, muszę wytrzeć. Mam ekranik. Po prostu mi się coś tu wkradło. Także wydaje mi się, że będzie fajną szczoteczką. Będzie wydłużać, bo widzę, że pociągnęła mi fajnie te moje sztuczne rzęsy. Także bardzo dziękuję, bardzo ładne opakowanie. Chowam tu do kosmetyczki. Lip Smacker, Lippy Pals i zobaczcie, znowu Candy, Cotton Candy. Bardzo Ci dziękuję. Wszystko związane z moją nazwą kanału. Jest balsam do ust, sposób użycia. Nałożyć obficie na usta, kiedy tylko zechcesz. Zalecany od 6 roku życia. Super! Super! Bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję. Uwielbiam takie gadżety pomimo 40 prawie na karku. Tutaj mam esens i ja chyba czerwoną miałam. Ja miałam to w czerwieni. Kolor Boost. Tylko ja miałam Vinylicious, a tutaj mam Mad About Matte, czyli to miałam taką błyskową, to mam teraz taką matową. Także fajna sprawa, taką samą też miałam dla Was na odsprzedanie, bo miałam chyba dwie. Essence Color Boost, taki nudziak, także fajnie, że nudziak. Przetestuję, aczkolwiek wiecie, ale pachnie waniliowo i toffee. Wiecie, że nie lubię efektu matu na ustach, ale przetestuję. Sprawdzimy, kto wie, może trafię kiedyś na taką, co mi się spodoba. Także bardzo Ci dziękuję, tą moją rzucam do moich. No i tak właśnie wygląda przesyłeczka od Sylwii. Kochana, ja Ci serdecznie z całego serducha dziękuję w moim imieniu i dzieci za tą Nutellę i za te słodkości. Na pewno się ucieszą i dzisiaj już obiad pójdzie w odstawkę, to już na pewno. Ja Ci bardzo dziękuję za tą paletkę i za każdą pojedynczą z rzeczy, ale za nią przede wszystkim jest po prostu cudowna. Odłożyłam jeszcze maseczki. Cała ja, już jestem tak podjarana jak Chińczyk po prostu makaronem. I zapomniałam o maseczkach. Seven Heaven, Red Hot Earth's Sauna Mask. Także jakaś taka ocieplająca, jakaś rozgrzewająca. Jeszcze dostałam maseczki, no tak. Tea Tree, taka jakaś maska w płachcie. Tadao, taka, maseczek nigdy za wiele. I tu mamy jakąś winogronową, Papę Popo. I tutaj czy mamy po jakiemuś, nie mamy po jakiemuś. Tadadadao. A czy jedzieś tu chyba? Czy nie ma po angielsku? Der, czyli mamy po niemiecku. Taka maseczka, no ale to pewnie będzie jakaś maseczka, no w płachcie chyba, jak nie to pewnie do smarowania. Także, ale chyba w płachcie. I ostatnie, Made in Korea, bardzo lubię koreańskie, Fibre Mask. I co to jest? Bubble Sheet Mask. So exfoliating, czyli złuszczająca jakaś maska. Super, złuszczająca, 5 sekund ją rozgrzać w dłoni, położyć na twarz, 10-15 minut i zdjąć i resztę wmasować. No, także taka. Także teraz już to wszystko. Jeszcze raz Ci bardzo kochana dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję Wam za oglądanie, piszcie co myślicie o tym filmiku. Oczywiście pomijam wszystkie komentarze typu, że o, zawsze się cieszysz jak coś dostajesz, albo że kto by się nie cieszył z prezentów, albo coś w ten deseń. Także pomijam takie komentarze, nie chcę takich komentarzy, jeżeli coś będzie takiego bezczelnego w stronę Sylwii, automatycznie będzie to usuwane, od razu to mówię. Nie życzę sobie, jeżeli chodzi o lajki, dislajki, to mi to zwisa i powiewa. Także możecie nawet, wiecie, z tej zazdrości, na przykład zawiści, możecie te dislajki tam wklepywać. Bo ja nie rozumiem zamysłu na przykład dawania komuś dislajka za to, że coś dostał i się z Wami tym dzieli i się tym cieszy. Kompletnie nie rozumiem, to jest tak w rzeczywistości, jakbyście, wiecie, gryźli się w język i mieli powiedzieć: kurde, szkoda, że to dostała. To jest na tej samej zasadzie, więc ja zazwyczaj z reguły cieszę się, jak ktoś się czymś cieszy, ja się cieszę z tą osobą. I raczej lubię taką sytuację, bo lubię ludzi radosnych i umiejących doceniać każdy najmniejszy gest w jego stronę. Natomiast nie jestem absolutnie zawistą osobą i jakąś zazdrosną. Jeżeli jestem zazdrosna, to w sensie pozytywnym. I mimo to ta moja zazdrość prowadzi do tego, że daję właśnie lajka, bo się cieszę z tą osobą i jej szczęściem. Także te wszystkie dislajki dla mnie są pomijane. Nie będę blokować możliwości dawania dislajków, absolutnie nie. Sylwia na pewno to zrozumie, sama nagrywa, więc
wiesz, czym to się je. Natomiast piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy lubicie też dostawać prezenty, czy lubicie dawać prezenty, jak to jest u Was i czy też uważacie, że czyjś bubel może być czymś ulubieńcem. Co o tym myślicie? Ja w ogóle planowałam i planuję zrobić coś takiego, żeby z kimś się móc wymienić właśnie na przykład bublami, czyli zamieniamy się bublami, na przykład ja z czyimiś bublami, jeszcze nie wiem za bardzo właśnie z kim mogłabym to zrobić. Jeżeli są jacyś chętni, to serdecznie zapraszam, ja z chęcią bym się takim czymś podzieliła, ale chciałabym, żeby to było takie kanałowe, czyli że mogłabym się zamienić z inną youtuberką, która testuje moje buble i być może u niej się na przykład właśnie coś sprawdzi, czyli tak jak jest tutaj. To jest Sylwii bubel, u mnie przypuszczam, że może być to mój ulubieniec. Naprawdę to są moje kolory, jeżeli to się jeszcze tak sprawdzi na skórze, to będę przeszczęśliwa, że mam nową paletkę po prostu do rozświetlania z różami, czyli do konturowania twarzy. Bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Sylwia, dziękuję Ci serdecznie za tą paczuchę. Naprawdę sprawiłaś znowu mój dzień takim radosnym. Bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam i mam nadzieję, że się delikatnie odwdzięczę. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Bajo!